Dzień dobry, witam Was dzisiaj na mapie Płomienny Łuk, gdzie będę robił to co zwykle, a tym razem zwykle będzie polegało na strzelaniu do pelotek, bo zostało mi do dokończenia zadań misja specjalna, właśnie polegająca na strzelaniu pelotek. Jedną pelotkę muszę rozwalić. Normalnie pojechałbym sobie od razu w stronę ich respa i tam polował na takie pojazdy, ale tutaj na tej mapie nie jest to specjalnie dobry pomysł, dlatego że przed respem jest duży obszar równego, płaskiego terenu. Sam byłbym zbyt łatwym celem. Dlatego będę jechał na od dawna wypaczony, nie strzelaj do mnie, masz, od dawna wypróbowaną kampę, tutaj za tym domkiem, przy tych drzewkach. Będę robił to, co się da zrobić, będę chciał wystrzelać wszystkich tych chętnych na dojechanie do punktu B. A jak się sytuacja rozwinie, no to będę próbował tych pelotek ustrzelić kilka. Tygrys się załapał na bułę. Tutaj jest jeszcze Waffenträger. Też dostał strzała. No tak jak powiedziałem, wszystkie te pojazdy, które będą jechały w kierunku B, one będą dla mnie potencjalnymi fragami, celami. Tu jest jeszcze Pantera D. No jak widać, ta miejscówka jest bardzo dobra. Trzeba tylko uważać na to, co się dzieje po mojej lewej stronie, za plecami, żeby mi nikt nie wyjechał. No i czekać na wszystkich chętnych. Robić swoje. Tutaj na mnie zrzucili już artylerię, już wiedzą, że będę ich tutaj przytrzymywał. Kolejni przeciwnicy, które się ustawiałem, jest Tygrys E za tym domkiem. Jakiś przestrzał drobny miałem, tylko trafienie w KM, nic to oczywiście nie daje, za to mam tutaj już Panterę D. Zatrafienie krytyczne, ale dostałem też strzała w lufę, muszę się naprawić. Kto pierwszy? Pantera czy ja? Jeszcze przeładowanie. Pantera już zaczęła strzelać z KM-ów. No ale strzałem w Wixpota rozwaliłem resztę załogi. Jak spoglądam, co tam się dzieje, czy są jakieś pelotki już na mapie. No, jak ładnie przeszło. AML chyba nawet nie wiedział, skąd dostał. Jeszcze próbuję znaleźć jakieś przestrzały w okienkach. Chociaż akurat ta kampa nie jest do tego dobra. Przy tym następnym domku łatwiej jest znaleźć takie miejsce, gdzie można sadzić niespodzianki. No i podjeżdżają następni. Tutaj strzał do PZ-y. No tutaj w tych okienkach pokazują się coraz to nowi. No nie, tutaj nawet lufa nie była dobrze ustawiona. Pocisk wylądował na murku, na ścianie. Pokazała się pelotka, to jest akurat cel dla mnie. No ale wyjechała też Pantera D. Bezczelnie się pcha w stronę punktu, musiałem to przerwać. Jest jeszcze Tygrys. Tygrys jest... No.
też tak niefrasobliwie sobie wyjechał. No już powinni byli wiedzieć, że tutaj pilnuję tego przejazdu. Od tyłu nic mnie nie zajeżdża. Stoję sobie, czekam, co zrobić. Jest T26. Detrak. Przed tym przeciwnikiem wolałem się cofnąć. T26 mógłby mnie rozwalić bardzo szybko. No ale tym razem już strzałem dolną płytę i rozwaleniu magazynu zrobiłem sobie na nim fraga. Jest jeszcze PZ-a 4F2, no ale tam już teraz jest w tej chwili tyle wraków, że znalezienie przestrzału na tą PZ-ę nie będzie takie łatwe. Nawet przez domki nie bardzo chcę tam przechodzić. Jest następna Pantera D i zrobiony na niej frak. Ciągle nie mam zrobionego tego tej pelotki do zadania specjalnego. Teraz sobie wyjechałem, jest Ostwind. Pierwszy strzał tylko za trafienie, bez żadnych uszkodzeń. Za to sam dostaję strzała w gąsienicę. Teraz poszedł rykoszet po panterze. No i w końcu mam zaliczoną misję specjalną, a tutaj jest pantera. Zdjąłem jej gąsienicę, szukam weak spotu, ale weszło przez przednią płytę, aż dziwne. Następna PZ-a, a teraz po tym strzale okazuje się, że mam wystrzelany cały zapas amunicji. A 14 użyć na bombowcu, brakuje mi jednego fraga do atomówki, dlatego bezczelnie pcham się w stronę punktu B, żeby doładować cokolwiek. Szukam osłony, chociaż przed podświetleniem. Tam są następne plotki, ale już mi nie są potrzebne. Doładowuję sobie amunicję. Próbuję znaleźć tego ostatniego fraga. Jest następny Ostwin, tylko za trafienie. Teraz zaczynają strzelać do mnie. Jest PZ-470, niedobrze. Z powrotem wjeżdżam sobie za domek, żeby nie być podświetlonym, a po prawej stronie jest ciężki czołg. No kurczę, zrobiłbym jakiegoś fraga, wziąłbym tą atomówkę. Fraga nie ma, ale dorzuciły użycie od siebie gajziny. Oczywiście tego nie zauważyłem i miałem w głowie tak wbite, że muszę zrobić fraga, że zacząłem ryzykować. Tutaj jest Tygrys, ten ciężar, o którym mówiłem, chciałem na niego wyjechać. Mam już trochę doładowanej amunicji. Strzał do Tygrysa uwiązł we wraku. Chciałem go objechać i dostałem strzała z prawej strony, z lewej strony. Nic już więcej nie mogę zrobić, uszkodzona gąsienica, muszę się naprawiać. Próbuję złapać weak spota, ale niestety dostałem postrzał od pancera 470 i zostałem z nieużytą atomówką, ale mam jeszcze panterę. W tej chwili tylko czekam na to, aż będę mógł wystartować, wylecieć w niebo.
Może nawet dobrze się stało, że mnie tam rozwalili, bo gdybym użył, tak jak w tej chwili, nalotu atomowego, a rozwaliliby mnie w międzyczasie, to by cała sztuka poszła na nic. Jestem w powietrzu, mam osłonę, nie ma żadnego przeciwnika w myśliwcu. Dolecieć tylko w stronę nad pole bitwy. Już zaczynam klikać, a nie chce mi tutaj bomba wystartować z samolotu. Nie wiem dlaczego, naparzam w spację. Teraz dopiero wyleciała. I tak się bitwa skończyła. Z mojej strony to wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć!